Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na mym kanale. Lecimy sobie dzisiaj niedzielka, czas na odcinek serii Singla. Seria, która myślałem, że tutaj troszeczkę będzie faktycznie inna, że inaczej troszeczkę to powychodzi. Natomiast wyszło jak wyszło, za miesiąc sobie kończymy, z końcem czerwca koniec tej serii, natomiast my sobie coś tutaj działamy dalej, po prostu się bawimy, mamy fan tej gierki, mam fan również, że mogę sobie tutaj pograć chociaż na tych polskich maszynkach, no bo na serii na jełopach jakby nie było, to jest no to jest ogromne są tam maszyny, powoli, powoli już mamy te największe kombajny tam w grze i już tam naprawdę fajnie na tych dużych maszynkach sobie grywamy. Gdzie nie powiem, nie może tam ciągnie faktycznie gdzieś tam głównie dlatego, że tam sobie gramy z chłopakami po pierwsze, po drugie, że tam są właśnie te duże maszyny. Ja jestem chłopak z miasta, ja mam kontakty z wsią. Mnie gdzieś tam jakby nie było, kręcą bardziej te duże maszyny. Natomiast no dzisiaj mamy sobie orkę Ursusik tutaj z pługiem pięcioskibowym. Z nowym nabytkiem mamy sobie woreczkę. Po rozrzucaniu obornika czy my tu gnojowice dawaliśmy? Gnojowice tutaj dawaliśmy, bo się świeci jak głupia. Na samej górze ma jakieś takie dziwne kubki jak obornik. Gnojowice tutaj rozrzucaliśmy. Tak samo jak na tamtym polu. Co zostało, wyczerpaliśmy wszystko, jeszcze tam będzie łobornik po kuku rydzy. No, natomiast lecimy sobie tutaj właśnie z tą orką, tam jeszcze mamy do skoszenia tą kukurydzę, ale to na spokojnie. Chciałbym w dzisiejszym odcineczku troszeczkę ludziska pogadać tutaj, jakie zmiany nadchodzą już z jutrzejszym dniem, czyli że poniedziałkiem, ponieważ miały być zmiany od czerwca. Mówiłem, że już od długiego czasu, że coś takiego będzie. A że czerwiec właściwie zaczyna się w połowie tygodnia, to po prostu będzie to już obowiązywać od jutra, od początku tygodnia. Mianowicie tutaj zmiana z odcinkami. Na razie są odcinki po prostu codziennie, przez naprawdę długi, długi, długi czas. Te odcinki są codziennie, plus dodatkowo live. Myślę, że też troszeczkę jakby nie było coś na to wpływa, że jak się odpala te live, to YouTube tak bardzo nie zaskakuje, nie ma tych powiadomień. Myślę, że jakby było troszeczkę mniej tych odcinków i bardziej live w dni, które nie ma odcinków, no to myślę, że wtedy coś z tego będzie, ale zobaczymy, bo na razie w ogóle YouTube zamula. Ale powoli wracamy z tym streamowaniem, więc serdecznie Was zapraszam tutaj na streamki. Możecie zostawić łapeczkę pod odcinkiem, będzie na pewno miło i oczywiście wysłuchajcie dobrze, żebyście tutaj dobrze zrozumieli co, jak, z czym, do czego, co to dokładnie za zmiany. Mianowicie, jutro w poniedziałek będzie odcinek z serii z jełopów i w poniedziałki będą te odcinki, ponieważ raz w tygodniu będzie seria z jełopów. Tam my sobie troszeczkę działamy, no różnie, dzisiaj na przykład sobie nie działaliśmy, więc no będzie tak naprawdę różnie. Jak damy radę, no to jak najbardziej w tym tygodniu, tak samo w przyszłym tygodniu, tak jutro od poniedziałku, tak samo ja dziś to mam te egzaminy, więc mnie również mniej będzie. Warren prawdopodobnie też, jeżeli tam za dnia nie pogra, to tak samo mu pewny jakby trochę challenge sobie będzie robił wcześniejszym chodzeniem spać, bo chłop mega wcześnie wstaje, także nie, chłop sobie pośpi. Dlatego raz w tygodniu mamy serię sobie z jopów. My tam będziemy sobie właśnie co tydzień na spokojnie taki odcineczek troszeczkę jakby ze spowiedzi nagrywać. Co tam się dzieje, jakieś czy fajniejsze akcje, czy coś w tym stylu. Teraz jesteśmy w okresie żniwnym. Wczoraj zaczęliśmy żniwa, poszło nam błyskawicznie, no bo jednak mamy te dwa duże kombajny, więc nam to zdecydowanie szybko idzie. No i mam nadzieję, że na jutro uda się przygotować, jak będziemy wieczorkiem nagrywać, czy że dzisiaj w poniedziałek. Jakby to nagrywacie sobie, jak oglądacie to sobie, no to wieczorkiem będziemy prawdopodobnie nagrywać ten odcinek właśnie na poniedziałek. Oczywiście odcinki dalej o 6, tutaj się nic nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o wtorek, seria ludziska z czego? No serii single oczywiście. Seria single sobie wjeżdża. Środa, no prawdopodobnie również. Dlaczego?
No bo Shrada, no to też gdzieś tam te lewiki z Rocketa, ewentualnie tam CS, ale głównie to Rokecik, więc po prostu w środę również będzie tutaj odcinek serii Single na dzień po dniu. Także ja sobie będę musiał też troszeczkę tutaj przydziałać pod końcóweczkę. No i tutaj mamy sobie później przerwę, czyli że czwartek, piątek jest przerwa na kanale. Sobota to zależy, czy będzie odcinek do nagrania z mapy, czy nie będzie. Wczoraj na przykład nie było mapki już do nagrania, więc po prostu odcinka nie było. Jeżeli chodzi o niedzielę, no tutaj raz na 2 tygodnie, raz w tygodniu będzie taki odcinek z naszej serii Zoriona, zbudowania gospodarek. My akurat odcineczek tutaj został wypuszczony na tygodniu, nie wiem, w czwartek bodajże, czy w środę jakoś tak, chyba w czwartek został wypuszczony właśnie na tygodniu ten odcinek, i więc teraz w weekend po prostu go nie będzie. Więc zobaczymy jak to będzie, czy będzie właśnie w przyszły weekend, za tydzień, czy gdzieś tam jeszcze później, no na spokojnie sobie poobczajamy to. Więc ewentualnie głównie 3, maksymalnie tutaj 4, nie, maksymalnie to 5. Bo jak tutaj będzie ten co drugi tydzień, no to nawet 5 odcinków, jeżeli w sobotę byłaby mapa, więc maksymalnie 5 odcinków, najmniej 3 odcinki, być może średnio 4 odcinki tygodniowo, tak by to sobie wyglądało. Tutaj oczywiście weekendy, jeżeli chodzi o live, no to gry z widzami, nie będę tutaj bardzo ograniczał live, będę mógł robić, no to po prostu zrobię. Jeżeli chodzi akurat o ten tydzień, dlaczego w ogóle tak robię? No to właściwie powiedziałem, tak? Dlaczego tak to sobie wygląda? My i tak tutaj z końcem czerwca kończymy sobie z tą serią. Później wakacje bym chciał właśnie z Matim rozpocząć farmik 13. Zobaczymy, jak to się przyjmie na kanale. No i w 13 to tam polska mapka, polskie modyfikacje. Jak tylko będzie, to oczywiście jakoś tam jeszcze te mody dostępne, więc myślę, że naprawdę spoko to siądzie. Także trzy średnio, gdzieś tak głównie trzy odcinki będą po prostu tygodniowo. Nie za dużo, żeby troszeczkę było tych live'ów. W tym tygodniu to jeszcze jako taką miarę resycik od robotki. W piątek tam była okazja, no ale akurat no, u nas sporo deszczu było, sporo tego napadało, więc po prostu było wolne. No piątek była brzydka akurat u nas pogoda, dlatego no, nie udało się pojechać, sporo było tego deszczyku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj już właśnie o sobotę, naprawdę fajny dzionek. Mama tam poszła do pracy, ja troszkę akurat pospałem, później tam rower do garażu zawiozłem. Jeszcze pojechałem do fryzjera się umówić, także jutro w poniedziałek troszeczkę już człowiek będzie lepiej wyglądał jak się obetnie. No i w sobotę też taka głupia pogoda, troszeczkę cieplej, już więcej tego słońca, natomiast duże wiatry, wiały ciągle, chmury co chwilę, że tak powiem, były i nie było, bo były okresy, gdzie było fajnie bezchmurnie, za chwilę gdzieś ten wiatr przydmuchał te chmury, i po prostu padało, lało, padało, mniejsze deszcze gdzieś tam kropiło, bo bokiem gdzieś tam to wszystko przechodziło. Raz to naprawdę gdzieś tam burze przechodziły tutaj obok. Z jednej strony poszły chmury w inną stronę, z drugiej strony chmury poszły gdzie indziej. I akurat tutaj przynajmniej nasze osiedle miasto w miarę ominęło, więc no naprawdę pogoda dziwaczna była. Na później ta imprezka, fajnie się człowiek spotkał z całą rodzinką. I było elegancko, a później się przyjechało. No byłem pewny, że na drugą połowę Ligi Mistrzów, a tutaj proszę bardzo, się okazało, że tam były jakieś no dziwne rzeczy przed wejściem z kibicami właśnie tam z Anglii, Liverpoolu. No ale chociaż tyle, że ja skorzystałem z tego, no bo ja przyjechałem, byłem pewny, że druga połowa się zaczyna, a tutaj pyk, 25 minuta, także chociaż więcej tego meczu się obejrzało fajnie, przyjemnie. Real wygrał, się, że drużynka tutaj, gdzie kibicuję od młodych lat. Jeszcze jak Cristiano Ronaldo grał, no bo to był mój ulubiony piłkarz. To tutaj można właściwie więcej dodać. No tyle, tutaj głównie mi chodziło właśnie o te zmiany na kanale. Także myślę, że to byłoby
Na tyle życzę. Miłej niedzielki, ludziska. Trzymajcie kciuki. Wy tutaj teraz już napisaliście również egzaminu ósmoklasistów. Mam nadzieję, że wam poszło jak najlepiej. Zapraszam na live, bo no to ostatnio od środy codziennie są live. Dzisiaj też live gdzieś tam wieczorkiem powinien być, no bo dzisiaj tak samo kino. Także to do innego miasta, także będzie się działo. Także trzymajcie się, ludziska. Na razie. Hej.